Nie chcecie się uczyć, powielacie te same błędy. Pojawia się w waszym życiu sytuacja, która wymaga nowego podejścia, nowej wiedzy, ale wy nie chcecie się uczyć. Chcecie starymi nawykami, starymi sposobami tę sprawę załatwić, co się nie uda. Dlatego jesteście nieszczęśliwi, zablokowani, nieuśmiechnięci. Brak wam radości, jesteście zbyt poważni, ale nie macie tak naprawdę powodów do tego, by nie cieszyć się z tego, co los wam przynosi. Wystarczy tylko zmienić podejście. No właśnie, wy szukacie daleko jakichś rozwiązań, problemów, a nie widzicie, że wszystko macie bardzo blisko. Rozwiązania, których poszukujecie, są bardzo blisko was. Będziecie nad tym się zastanawiać. Popatrzcie. Wasz ogród, wasza rodzina, wasz dom jest w zagrożeniu. To są te płomienie. To jest to, co jest bardzo blisko, a nie widzicie. Zagrożenia ze świata zewnętrznego. Różne zdarzenia, emocje, które przenoszą się do tego ogrodu. Negatywnie wpływają na ten ogród, na jego mieszkańców, na waszą rodzinę. Pomyślcie nad tym, czy przypadkiem z zewnątrz nie przynosicie do domu właśnie takich płomieni, które nigdy tam nie powinny się znaleźć. Bo to jest wasz ślepy zaułek. Ta ponura, poważna atmosfera, którą przynosicie z zewnątrz, z pracy, spoza domu, to ślepy zaułek. Do niczego was nie doprowadzi. Wymagane jest tutaj uzdrowienie tego ogrodu, zgaszenie tych płomieni. Zamiana niskich wibracji na wysokie, miłość, stabilność, bezpieczeństwo, to do was idzie. Gdy tylko zgasicie te płomienie, gdy tylko przestaniecie przynosić z zewnątrz negatywnych energii. I wtedy, jak już to zrobicie, jak już to zauważycie, w waszych sercach nastanie miłość, natchnienie, dusza, radość. Wszystko się odmieni. Popatrzcie dalej, pojawi się spokój, natchnienie. Będziecie mogli zajmować się pogłębianiem waszych zainteresowań, hobby. Będzie na to przestrzeń, będą na to możliwości, bo te płomienie zostaną wtedy ugaszone. Bo gdy te płomienie zgasną, nic wam nie będzie już przeszkadzać, ani innym mieszkańcom tego ogrodu.